No, to druga wyprawa, kierunek Władysławowo. Prawdopodobnie. A gdzie dojedziemy, to zobaczymy. Tak się jeździ po piasku. Ale za to widoki są bezcenne. Zatoka Pucka. Ja, nie ma stopki. To jest jakieś 200 metrów lądu. Tu jest Morze Bałtyckie. Podczas gdy już tam, za tymi drzewami, jest kolejna woda. No nie widać jej za bardzo, ale tam jest woda już. Trasa rowerowa Władysławowo Hel. Położona nad Zatoką Pucką. Coś pięknego. Woda czyściutko jak, nie wiem, to meduzy chyba ją wyczyściły. Normalnie widać nogi. Tym by się jeszcze dało w miarę. Bo jest ciepło woda, nie? Bo ona jest stojąco. Dobra, chodź. Jako woda czysto. Gdzie to trzeba pokręcić? Tu chyba, nie? No. A nie masz kluczy. Super trasa. Władysławowo. Tam gdzie jest ta mielizna z Kuźnicy do Rewy, Rewy, gdzie organizują tak zwany Marsz Śledzia. Miejscami widać, że się to wynurza, tam taki pas widać, taki wał. I tam mewy siedzą. Tak, widać tą mieliznę. Metr głębokości. Jedynie przekop jest do Pucka, żeby statki mogły wpływać. Someone buddy, let's go buddy. Oops, oops, yeah, yeah.
jedna z najpiękniejszych, a kto wie, czy nie najpiękniejsza trasa rowerowa, jaką jechałem. Coś wspaniałego. Likentastic. It's fantastic. Someone buddy. Let's go buddy. Fantastic. It's fantastic. Someone buddy. Let's go buddy. Oh, oh. Buddy, fantastic. Someone buddy. Let's go buddy. Miejscowość Kuźnica, najwęższy punkt Półwyspu Helskiego. I pociąg jedzie. Gdzieś tam. Proszę sobie wyobrazić, jak tu jest wąsko. Zaledwie 100 metrów. Woda czyściutka. Woda czyściutka.